Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to 47 odcinek z gry Wiedźmin 1, czyli Okito eksportowy towar! Jak Jeremy... Sorry, musiałem taki... coś takiego zarzucić, ponieważ czułem wewnątrz siebie, że potrzebuję tego po prostu użyć. A w każdym razie, idziemy z epilogiem, kończymy tę historię, to jest ostatni odcinek z Wiedźmina. Rzekł wtedy mężny Foltest. A, ten układa balladę. Co ty pieprzysz, Jaskier? Spisuję na bieżąco wiekopomne wydarzenia. Wiernie i co do słowa. Foltest powiedział, skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Oj, Geralt. Za grosz w tobie wyczucia poezji. Jest prawda czasu i prawda legendy. Nigdy się nie zmienisz, co? Pióro jest silniejsze od miecza. Ty też się nie zmieniasz, znowu biegniesz ratować świat, choć nikt cię nie prosił. W ten sposób mówisz, Jaskier? Dobra, no. Ale schowam sobie te książki u ciebie, na początku i tak. W sumie ten bursztyn, diamenty też mogę wyjebać, no. Jak będę je potrzebował, to Jaskier mam nadzieję, że będzie w pobliżu i będę mógł ich użyć. Jak nie będzie go, no to kurde, trudno ich nie użyję i tyle. To wszystko. Muszę to dokończyć. Rozumiem. Powodzenia, Geralt. A szczerze, myślałem, że on pobiegnie za nami. Okej, zima się trochę pozmieniała, jest jakby trochę... Bardziej płonie to wszystko. I nie mogę tych rzeczy porozwalać, no nic, no to idziemy. Idziemy, Siegfried, o nie! Zejdź mi z drogi, Geralt. Nie chcę z tobą walczyć. Więc mnie do tego nie zmuszaj. Nic od ciebie nie chcę. Mam rozkazy do wykonania, musimy uratować to królestwo. Oddając cywilów na żer mutantom? Nasi bracia więksi to nie mutanci, ale nowa rasa, nowa nadzieja. Ofiary są konieczne. To smutne, lecz nieuniknione. Rycerz płonącej róży, broniący potworów przed ludźmi. Jak nisko upadłeś, Siegfriedzie. Wyciągnij Please, miecz i postaraj się przynajmniej umrzeć z godnością. A kurde, no musiało się to stać. Niestety, ale... No, nie mogę dopuścić do tego, żeby Siegfried zabijał cywilów. Przetestujemy przy okazji runiczny Sihil z Mahakamu dzięki temu. Jeśli go wcześniej nie testowałem, to teraz na pewno stestuję. Chociaż nie, chyba wcześniej się nim biłem, nie pamiętam w sumie. Siegfried umarł, pozostał tylko mutant jeszcze, który niestety zabił dwie cywilki. Zakon zrzucił ostatnie maski. Wielki mistrz musi się czuć bardzo pewnie. Postawił wszystko na jedną kartę. Zmutowani rycerze zakonni terroryzują miasto. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Nawet Siegfried z Danel, pobożny rycerz, dał się omamić. De Aldersberg wie, że historię piszą zwycięzcy. Jeśli wygra, zrzuci winę na nieludzi lub króla. Musimy go powstrzymać. Chodźcie do środka, będzie bezpieczniej. Nie. Masz rację. To można wejść do środka, zobaczymy, co tam słychać. W grupie ocalałych. Kto się w niej znajdujemy. Waska, o. Golan Vivaldi. No i pustelnik. Ale to chyba nie ten pustelnik, co mi się wydaje. Nie, to są oni. To z tych, z Bagien. Co tam, Waska? Wiewiórki i zakon tak samo suche. Na bagnach żyć nam nie dają. No tak, wpadliście między młot a kowadło. Miałam sen białowłosy. Twoje przeznaczenie się wypełni. Przybyłam, aby ci przekazać te słowa. Nie bądź jak błotny żółw, który myli światła sadyb z migotaniem bagien. Zapamiętam. Okej, nie rozumiem do końca tego, co mi powiedziała. Może po czasie skumam. Co tam mówi Waldiego? Jak ci się powodzi, krasnoludzie? Nie narzekam. Na wojnie można nieźle zarobić, tylko podatki... To czemu tutaj siedzi? Czemu? Nie widzisz, co się dzieje? Po ulicach biegają zakonnicy, żołnierze i skojatel. Sieką, kogo się da. Dla wszystkich zaś jestem zdrajcą, kurwa żmać. Rozumiem. To jak ja. W dodatku wszyscy mają głowy pełne przepowiedni, przeznaczenia, dziwnych znaków i innych bzdur. Nie ma do kogo gęby otworzyć. Przykro mi, ale muszę już iść. Bywaj. Wiedźminie, ty tutaj? Wykonuję ważną misję dla króla. To się chwali.
Ja również chciałem w tych trudnych czasach zaoferować Foltestowi swoje usługi w charakterze doradcy. Niestety nie zdołałem się przedrzeć przez płonącą wyzimę. Właśnie szukam przejścia w stronę klasztoru. Posłuchaj, zdołałem się wiele dowiedzieć o znanym powszechnie zjawisku dzikiego gonu. Opowiedz. W kulturze ludowej król gonu stanowi uosobienie śmierci. Odbiera duszę. Niekiedy występuje jako narzędzie przeznaczenia. Przeznaczenie? Dziki gon zwiastuje wojnę i nieszczęście. Ostatnio bardzo często widywany jest wokół wyzimy. Miej się na baczności. Ale to chyba tą wojnę już mamy tutaj. Tak mi się wydaje. I co mają zazwiastować, to zazwiastował, nie? Chyba, że się nie znam i coś tu będzie. Nowicjuszka ma coś do powiedzenia? Witam. Boję się. Czas pogardy. Co ma? Znasz przepo... Słyszałem. W czasie wojny z Nilfgaardem ludzie mówili, że... Mówi? Nie pamiętam. Oto... Dość Wiesz, co myślę? Wydaje mi się... Być może. Bywaj. Historia... Wiem, że troszczysz się o ludzi. Widziałam Carmen. Miło to... To dzięki tobie, Wiedźminie. Biednej? Carmen wiele przeszła. Mieszkała na podgrodziu. Jej ojciec był... Zaszła w ciążę i wyrzucił ją z domu. Wylądowała... Nie znałem tej historii. Czyli Carmen miała ojca tego... kapłana i za to, że zaszła w ciążę i ją wywalili z domu. Mówię tak skrótowo, ponieważ przeminąłem dialog i wyszło Vetala, przyjacielu! Edmin, miło cię widzieć. Widzę, że wojna ci służy. Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. Tu jest bezpiecznie. Nocami wychodzę na ulicę. Mam jedzenia pod dostatkiem. Nie narzekam. A mieszkańcy tego domu nie mają nic przeciwko? Trochę się mnie boją. Tylko ta mała smarkula tutaj przyłazi i gada jak nakręcona. Muszę już iść. Bywaj. O kurcze. Ale fajnie. Warto było Vetalę zostawić w życiu. O cholera, ile rzeczy tutaj jest. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że teraz jakiegoś potwora chyba spotkamy, skoro mamy to coś. Czyli obstawiam, że właśnie Zeugla spotkamy. Triss, masz nam coś do powiedzenia, zanim musimy wejdziemy do kanału? Spieszyć. Nie, dobra, no zrozumiałe, że musimy się spieszyć. Także chodźmy przez drzwi. I rozumiem, że to będą kanały już. O kurde, to do innego domu przeszliśmy. Okej, okay, czyli te domy są połączone piwnicami. To czaję bazę. Ale kurde, bardzo fajnie, że Vetala przeżył i się dogaduje z tymi ludźmi. Ciekawe, czy jeszcze coś z Vetalą będzie, czy po prostu dowiedzieliśmy się tylko tyle, że... Znaczy, no i tak w sumie dużo, że się z nim spotkaliśmy po tamtym spotkaniu na cmentarzu. Co jest? Okej. Okay. Szaleniec? Wynoście się stąd! Nic od was nie... W piwnicy były pod... I tak zginę! Opanuj się. Ja nie mam zamiaru nigdzie iść, ale wy możecie spróbować oknem. Okay. Dzięki. Szaleniec czy nie? Ważne, że pomógł. Więc żyjesz. Ja twój widok sprawia mi ból. Najpierw nie jestem w nastroju na zagadki. Toruwielnie żyje. Wiem wystarczająco wiele, by za jej śmierć winić ciebie. Co? Choćby z powodu zaniechania. Cię pojebało chyba z jebie. W drugim rozdziale zacząłem od tego, że pomogłem wywiórkom na bagnach zabić ten zakon róży, co tam na nich czyhał. Przy Dachawekarach, których ostatecznie w sumie nie było i tak. W banku w trzecim rozdziale jednak pomogłem zakonowi, bo stwierdziłem na tamten moment, że to jest najlepsza decyzja, żeby nie pomagać jednak obrabiać banku wiewiórkom, tylko jednak obronić ten bank. Później na bagnach, znaczy w czwartym rozdziale na brzegu, kiedy spotkaliśmy Toruwiel, to tam kupiliśmy jej jedzenie. Mimo, że nie dała nam wystarczających funduszy na to, ale tam kupiliśmy wszystko, co trzeba było, czyli tam 5 chlebów. I kiedy na brzegu toczyła się walka pomiędzy właśnie Toruwiel a zakonem, to ja, jako że popełniłem decyzję w banku, to nie miałem opcji, by wesprzeć Toruwiel, tylko albo pomóc zakonowi, albo się nie mieszać i uciec z Alwinem.
No i wybrałem opcję uciec z Alwinem, tylko okazało się, że w ogóle Alwin to uciekł chuj wie gdzie, a my no to musieliśmy wracać do Wyzimy. No i wiecie o co chodzi, że jakby ja nic nie zrobiłem, by ta Toruwil umarła i to jest kurde bez sensu, no. O, otwórz oczy jej winin, Javenin, zabiła ją twoja ukochana wojna. No. Otwórz oczy jej winin, zabiła ją twoja ukochana wojna. Przestań wreszcie grzebać w przeszłości i topić świat we krwi. Zbuduj coś, choć raz. To nie wojna zabija, ale ci, którzy ją toczą, ludzie, elfy, krasnoludy, masz rację. Najwyższy czas, żeby coś zbudować. Wafail, wilku. O, no i patrzcie, udało się bez walki z tym Javeninem rozegrać to. Siegfried był na tyle głupi, że stwierdził, że nas zaatakuje i będzie mordował cywilów, a tak to, no to chociaż na końcu możemy się z elfami, powiedzmy, zjednoczyć w miarę, by nam pomogli. Znaczy wiadomo, no, on i tak będzie miał do nas żal, póki nie spocznie, ale na to już nie poradzę nic. To tak naprawdę w tym konflikcie jest, obydwie strony są złe, ale jednakże... Nie! Kurwa! Zaatakowałem przypadkiem elfa chyba. Jak nie muszę go zabijać, to nie chcę też. Wiecie, żeby lore się jakoś zgadzało. Udało się zabić mutantów. Będziemy musieli trochę się pobrudzić. Jedyna droga do klasztoru prowadzi przez kanały. Zakon jej nie pilnuje? Nie przyszło im to do głowy. Widzisz? Zalągł się tam Coigl. Może być naprawdę duży. Faktycznie, ostatnie dni zapewniły Coiglowi masę świeżego mięsa. Mam nadzieję, że nie zdążył się rozmnożyć. Nie sądzę, by znalazł partnerkę. Słyszałam tylko o jednym Coiglu. On nie potrzebuje partnerki. Jest obojnakiem. No to pójdźmy do tych kanałów. Tym razem nie zaatakowałem Javenina przypadkiem, więc... Aha, to gdzie jest to wejście do kanału? Tutaj. Okej, okay, przez dom. Ma to sens. Jesteśmy w kanałach. Aha, i Tris jest też jak... Coigl siedzi w kanałach, gdzieś pod tą piwnicą. Jakieś rady od fachowca? Nie daj się zjeść. Pytałam poważnie. Trzymaj się poza zasięgiem macek. Coigl to siedlisko wszelakich chorób. Jeśli znasz jakieś zaklęcia chroniące przed zakażeniem. Jasne. Ruszajmy. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że to też jest sugestia, żeby użyć na siebie Quen. Zdaje się, że chyba go mamy. Czyli tutaj się postanowił zasiedlić. O kuźwa mać. Spory ten Zoigl. Czyli rozumiem, że wszystkie macki mam mu zabić chyba. Trochę jakbym ze Skolopendrą walczył, się czuję. Jakie obrażenia mu chodziły, kuźde. Niezłe całkiem. Jest. Coigl umarł. Zobaczmy jego szczątki, ponieważ tam dostaliśmy wcześniej przepis na eliksir z niego. Mamy jad. Czyli z jego jadu. Bez żadnego eliksiru, kurczę, sobie idę na tego Zoigla, gdyby nigdy nic. Żeś nie umierać, no. Jeden srebrny i jeden złoty. Dobrze. Więc mamy. Jeszcze raz skorzystamy na godzinkę. Ewentualnie możemy do południa w sumie. To pora dnia będzie fajna. Wytrzymałość mamy na fulla, inteligencję mamy na fulla, siłę też. Więc zręczność możemy dać to jedno złoto. A srebrny igni mamy. No to w art idziemy dalej. Wieczny od wietrza, ognia, głodu i wojny? Nie, nie. Typowy widok w czasach zmian. Motłoch prowadzony przez szaleńca. Znowu ktoś za nich zadecyduje, ale tym razem
to będziemy my. Nie chcę za nikogo decydować. Wolałbym, żeby sami zaczęli podejmować decyzje. Jesteś pewien, że oni też tego chcą? No. Przynajmniej będą mieli szansę. Jutek. A myślałem, że będę mógł go nieco poturbować. No nic. Powinienem iść do klasztoru, zdaję sobie z tego sprawę, ale po prostu chciałem zobaczyć, czy jest tu ktoś ciekawy, z kim mogę porozmawiać, ale widzę, że nie. Nie ma tu żadnej znajomej twarzy. Dobra, poturbowaliśmy nieco pierwszych zdublowanych rycerzy, ale czeka nas jeszcze jeden. Pod warunkiem, że nie przyjdzie mu wsparcie. O właśnie. Które się tam czai z tyłu przy cmentarzu. Udało się, jesteśmy już bardzo blisko. W siedzibie zakonu znajdziemy Jakuba de Aldersberga. Triss, mam do ciebie prośbę. Skończyły mi się eliksiry. Musiałabym się teleportować. Geralt, co ty byś beze mnie zrobił? Poczekaj chwilę, skoczę do mojej pracowni i zaraz wracam. No, ja mam przecież eliksirów od Ciula. A to chodziło o to, żeby Triss odesłać, tylko... Czy rozumiem, żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo? Zrozumiałe, jednakże nie wiem, czy sobie sami poradzimy z... Co by nie, jakby nie patrzeć na to wszystko, to jednak magiem. I czemu nie mogę wejść do środka? Co chodzi? Zapiszę i wczytam, to może, to powinno pomóc. O, sam zapis wystarczył nawet. Okej, czyli gra chciała po prostu zasugerować nam, że warto zapisać. Mamy rycerzy zakonu, no niestety pozbawię ich życia. Stać! Przejścia nie ma! Rozkaz wielkiego mistrza! Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej. Wynoś się stąd! Wielki mistrz nie przyjmuje! Wybaczcie, chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. Mogliście jeszcze przeżyć. Parę minut dłużej chociażby. Albo stać się jeńcami. Przed wejściem do mistrza warto tutaj sobie użyć te ulepszenia na oręż. Więc wchodzimy. Jak to zamknięte? A, bo to klucz wy macie. Taki psikus. No, nawet dwa klucze mam, bo z dwóch strażników sobie wziąłem. Łatwo. Co jest? Oj. Muszę przerwać tę miłą ucztę. Spójrz, Geralt, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie, nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno. Katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Znam przepowiednie i tliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki, dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. A ty? Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś, kto roznieci w sercach ogień. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Człowiek jest słaby, pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go we wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winię cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna. Kurwa mać. Czemu jakieś lodowe pustkowie? Czemu się teleportowaliśmy, kuźba, tutaj? A, że rozumiem tutaj, że się zawalczymy. Rozejrzyj się. Tu spadną łuski z twoich oczu i zrozumiesz. Spodziewałem się czegoś innego niż kuglarskich sztuczek. Myślisz, że to iluzja? O nie, Geralt, to się dzieje naprawdę. Gdzie jesteśmy? Musisz to sam zobaczyć. Chodź za mną.
wyzima pod lodem, tak? Czy co? Zobaczyłeś skute wiecznym lodem wieże w zimy. Rozumiesz teraz? Oszczędź mi tych bredni, Daldelsberg. O co ci chodzi? Prostymi słowami. Musisz sobie zrozumieć mój plan. To przyszłość. Białe zimno już nadeszło, ścierając z powierzchni ziemi ludzką cywilizację. Jesteśmy u kresu wszystkiego. Czy powinniśmy upaść na duchu? Poddać się? Nigdy! Tej przyszłości można jeszcze uniknąć. Zachowaj swoją retorykę dla prostaczków. Wciąż nie rozumiesz. Wszystko, co na mój rozkaz robiły Zakon i Salamandra, miało na celu uratowanie ludzkości. Poprzez zabijanie. Jesteś szalony. Jak każdy zbrodniarz, tłumaczysz się wyższym celem. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Ale najpierw musisz nauczyć się pokory. Jak znowu mnie teleportujesz gdzieś, to... Aha. Ty się teleportowałeś. No jest to trochę nie fair. Jest to trochę nie fair, trzeba przyznać. Brak mapy dla tej lokalizacji. Okej, czyli rzeczywiście to jest iluzja chyba. Właśnie chciałem w ten sposób rozwiać wszelkie wątpliwości, czy to jest jakiś faktyczny teren, czy nie, ale... W takim wypadku to jest rzeczywiście chyba iluzja. Ale bardzo dobra, to trzeba przyznać. Nie. Nie mów, że to jest iluzja. Czeka cię tutaj wiele niespodziewanych spotkań, Geralt. Triss? Skąd się tu wzięłaś? Jesteś silniejszy niż zakładał Wielki Mistrz. Przywołałeś mnie tutaj. Co? Jak? Wielki Mistrz się myli. To nie jest przyszłość. To wizja przyszłości uwięziona w jego umyśle. Zaprosił cię do środka, a ty przyniosłeś ze sobą własne wizje i zjawy. Czyli to nie dzieje się naprawdę? Nie jesteś w żadnym realnie istniejącym miejscu, ale to coś więcej niż sen. Jeśli tutaj zginiesz, śmierć będzie jak najbardziej rzeczywista. Ruszajmy więc. Użyczę ci swojej magii. Będę przyzywać błyskawice. Za nami postępuje zabójcza śnieżyca, a za nią nie ma już nic. Tylko śmierć. Ej, szczerze? Triss jakoś tak dziwnie mówi. W sensie nie chcę szukać na siły dziury w całym, ale... Triss by się chyba, moim zdaniem, trochę oburzyła, że se tak się wykiwaliśmy, wystrychnęliśmy ją na dudkę i poszliśmy solo. Coś tam powiedziała, Geralt, jak mogłeś? Czemu nie poczekałeś na mnie czy coś? A ona na spokojnie chce lecić tutaj z freestylem. No, Wielki Mistrz nie spodziewał się tego i tamtego. Nie wiem, nie podoba mi się tak. Coś z nią jest nie tak. Może to też jakiś zabieg magiczny Daldelsberga, bo jak on jest w stanie coś takiego zrobić, żeby nas tutaj zabrać, no to myślę, że przywołanie jednej persony dla niego to jest najmniejszy problem. Abigail? Nie zmieniłeś się, Wiedźminie. Znowu pojawiasz się znikąd i zabijasz ludzi. Ty też się nie zmieniłaś. Mącisz jak zawsze. Jakich ludzi? Ty, małpoludy, to wszystko, co zostało z ludzkości. Nędzne, godne pogardy zwierzęta. Niektóre z nich są moimi prawnukami. Nie wiedziałem, że to ludzie. Białe zimno odarło ludzi z pięknych szat. Zostały bestie myślące tylko o jedzeniu i rozmnażaniu. To już nie są ludzie. Poza wyglądem niczym się nie różnią od tych wieśniaków, przed którymi mnie uratowałeś. Kierują się najniższymi instynktami. Jestem ci wdzięczna. Podejdź, Geralt. Mam dla ciebie dar. Boję się tych postaci tutaj, szczerze, strasznie. Ekwipunek pełen. Wyrzucanie. Otrzymano puszczyk. Aha, wow. I dostaliśmy w zatrważającej ilości puszczyku. No to fajnie, fajnie. Tylko kurde, coś nie pasują mi te postaci, znaczy rozumiem, że to jest taki koniec
epilog na zasadzie, że wszyscy do nas przychodzą, tak? Że spotykamy wszystkie postaci bliżej nam znane z gry. To może nawet i Berengar sam przyjdzie. O kuźwa, ale się przestraszyłem. Ja pierdolę. Ale się zesrałem, ty. To nie może być takie proste, że już teraz z nim stoczę pojedynek. To naprawdę... Chciałbym być idiotą, żeby w to uwierzyć. Nie po to powstała cała ta lokacja, żeby teraz się to skończyło. Widzę, że spotkałeś już naszych zdegenerowanych prawnuków. Rozumiesz już, dlaczego nie wolno ci przeciwstawiać się moim planom? Nie. Wciąż nie powiedziałeś, co łączy zmiany klimatyczne z twoimi zbrodniami. Wiedziałem, że białe zimno nadciąga. Tylko plan na wielką skalę, plan realizowany bez wahania, mógł ocalić ludzkość przed tym, co ujrzałem w wizjach. Aż tak ufasz własnym snom? Myślisz, że życie z tym piętnem jest łatwe? Wiesz przecież, jak to jest być odmieńcem. No, tak jak ty, starałem się ukrywać odmienność i wykorzystywać moc do zmazania mej winy. Jakiej winy? Najgorszej ze wszystkich. Odmienności. Ale przynajmniej działałem dla dobra ogółu. Chciałeś powiedzieć wąskiego grona twoich wybrańców. No. Mylisz się. Myślałem o tych, którzy zginą z zimna. Wciąż tu krążą, nawet po śmierci. Powiedz im w twarz, że nie zasługują na życie. Nie uwierzę. Król Gonu, co tym razem mi powiesz? Ostatnio Leo mi przywołał. To teraz Berengara może. Wstrzymasz tego, Wiedźminie. Śmierć idzie za tobą. O, to już dziwne, że Berengara nie przyzwałeś jeszcze. No to chyba kwestia czasu pewnie. Mordercy nigdy nie zaznają spokoju. Wiesz o tym, Wiedźminie. Ale co? Takie refleksje zawsze przychodzą za późno. No. Myślisz, że miałam jakiś wybór? Nie wiesz, jak to jest, gdy silne uczucie kieruje każdym twoim krokiem. Znaczy, zawsze jest wybór. Wiem, że trudno działać wbrew uczuciom, ale... Celino, zawsze jest wybór. Znaczy, wiadomo, jest ciężko, ale jest wybór. Tak, jedno nie wyklucza drugiego. Zawsze jest wybór. Podziwiam twoją wewnętrzną siłę, spokój, pewność siebie. Nie sposób z tobą walczyć, ani patrzeć beznamiętnie, jak idziesz w paszczę losu. Nie mogę cię tutaj zostawić. I co, ty będziesz walczyła ze mną? Spokojno se, walcz, tylko widzę, że zaraz zamarznę. Mimo, że to jest tylko wildia, to jednak zdaje się, że mogę zaraz dokonać żywota przez temperaturę, którą ta wizja wzbudza w moim organizmie. No ale fajnie. Możliwe, że dzięki temu, że uratowaliśmy Celinę, to ona nam teraz pomaga. Nie wiem, tak strzelam luźno tylko. A właśnie, jakbym Igni sobie tutaj troszkę dał? Już powinno by mi znacznie cieplej być. Dać sobie taki Igni nie za mocny, tylko takie, żeby ociepliło mnie z zewnątrz, takie wiecie. Że tak delikatnie podpali włoski, ale z powodu mrozu to zaraz się to przygasi. Czajcie bazę. Zrozumiałeś wreszcie, uparty Wiedźminie? Ludzkość ma zginąć, a ci, którzy ocaleją, staną się jak zwierzęta. Temu miał zapobiec mój plan. Jaki plan u diabła? Nie powiedziałeś jeszcze nic konkretnego. No. Zimno nadciągnie z północy. Ludzi może ocalić tylko masowy eksodus na południe. Wyobraź to sobie. Wszystkie narody połączone w jednej wędrówce. Ale co to z tobą na czele? Jestem do tego przygotowany. Widzę przyszłość. Ludzie mnie szanują. Byłbym dobrym władcą. Oczywiście najpierw trzeba było pozbyć się wszystkich, którzy chcieli temu przeszkodzić. Zwłaszcza nie ludzi. Skąd ta obsesja na punkcie innych ras? Geralcie, oni i tak są skazani na zagładę. Przynajmniej dałem im szansę, żeby odeszli w walce. No nie. Rozejrzyj się, ludzkość też przeminie. A w przeciwieństwie do elfów, nie zostawimy po sobie zbyt wiele. Nie przeminiemy. Nie ze strażnikami, których stworzyłem. Zaraz zobaczysz, jak doskonale radzą sobie w tych warunkach. Fanatyk, no i chuj ci z tych mutantów, jak te mutanty zabijają ludzi, no. A ja chyba powinienem w ogóle zwykłym mieczem, a nie srebrnym ich bić, ale dobra, to już trudno. Pomyliłem, no nie radzą sobie tak dobrze, ponieważ ja nie będąc przystosowany do tych warunków ich zabijam tako, więc...
To chyba nie świadczy o potędze mutantów. Tak mi się zdaje, przynajmniej. Może się mylę. Jestem tylko zwykłym, prostym wiedźminem. Ale jak widzę, że nawet nie są w stanie mi zadać obrażeń, to sugeruje mi to, że nie są tacy perfekcyjni, jak się wydaje wielkiemu mistrzowi. Co teraz? O co chodzi? Javenin przeżył. Myślałeś, że można stać z boku? Nie mam zamiaru zajmować się polityką. Jestem neutralny. Walczyliśmy za tych, których kochamy. Możesz pogardzać naszym poświęceniem, bo nigdy tego nie zrozumiesz. To nie twoja wina, Geralt. Jesteś automatem stworzonym do zabijania. Nie miałeś wyboru. Twój czas już minął. Jesteś reliktem przeszłości. Dawno powinieneś odejść. Nie ma już dla ciebie miejsca. Złóż broń, czas odpocząć, Geralt. Jakubie, miej odwagę przemawiać do mnie twarzą w twarz. No. Nie chowaj się za iluzją i zjawami. I tak cię dopadnę. Nie będziesz miał okazji. Jaki paradoks, że Javenin... Gdzie Javenin by tak stał sobie u boku? A nie... Znaczy, może by tak stało, bo on też nie należy do najinteligentniejszych osobników rzeczywiście, ale... Tak trzeba być wybitnym debilem, żeby coś takiego się wplątać, ale po pierwsze to nie jest on. A po drugie to chodzi mi o to, że miałby predyspozycję, by to stać się. Ale dobra. Chociaż zrozumiał na końcu, że nie walczył z nami. Mutant zabójca, ale co ci z tego mutanta zabójcy, jak ja go ciacham na dwa strzały? Dobra, zły styl wybrałem. Ale przy wybraniu już dobrego stylu, no to ten mutant różno robi, no. Znaczy dobra, stawiał trochę opór, nie będę mówił, że nie, ale dalej to nie jest... Teraz, czy to jest rzeczywiście Alvin? Patrz, Alvin. To tylko ułuda. No. Ale to widzę, że on... O, to widzę, że tam stoi mistrz w takim razie. Ten cień się tu mu odbija. W każdym razie... Widzę, że zajrzał sobie do naszej główki, skoro tak Alvina przywołuje. Zaraz Berengara jeszcze da. Uparty jesteś, Geralcie. Przydaliby mi się tacy jako pasterze moich owieczek, jako ich obrońcy podczas długiej wędrówki w pierwszych latach zimy. Odpuść sobie te wątpliwe komplementy. Kazałeś zrabować nasze tajemnice z Kaer Morhen. No. Wykorzystałeś je do najgorszych celów. Potrzebowałem wiedźminów, ale wiedziałem, że sekret mutacji zaginął. Mieliście prawie wszystkie elementy, ale brakło wam odwagi i wizji. Ja zrealizowałem wasze świadomie po prostu, jakie ubytki. Jesteś zwykłym złodziejem, Aldersberg. I w dodatku kłamliwym hipokrytą. W dalszym ciągu nie pojmujesz? Nie potrafisz dostrzec złotej drogi z moich snów? Moi zakonnicy wyjaśnią ci, o co chodzi w języku, który zrozumiesz. To nie, no jakby coś takiego miało powstawać w Kaer Morhen jak te mutanty, no to wiecie, no nie dziwię się, że nic nie powstawało i celowo zaprzestano tych mutacji, ponieważ to nie są wiedźmini, ponieważ są znacznie mniej efektywniejsi, to po pierwsze. A po drugie, o, Triss leży. No nic, to se padła. To i tak chyba była zjawa. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, niby nam pomagała. Jadda, co jeszcze ty chcesz mi tutaj powiedzieć? Patrz, Geralt. Ludzie, potwory. Jak łatwo się pomylić. No, pomyliłaś się i ty. Wasza wysokość. Wierz mi, znam się na tym. Wielki mistrz jest szaleńcem. Potrafię to rozpoznać. Nawet ja nie odważyłabym się realizować jego planów. Musimy go powstrzymać. Pani, twoje życzenie jest dla mnie... Strzyga się zamieni? Na chwilę? Masz klasę, Geralt, a to rzadkość. Mam kaprys walczyć u twego boku. Wiedziałem. Tylko możliwe, że mi sprzymierzeniec nie pomoże, jak ten most zapadnie się. Możliwe, że sprzymierzeniec nie przejdzie dalej. Kiedy ja mam z tym już ciężko. A nie, jest jednak. No, widzicie, no warto było
No, wydaje mi się, że na ogół dobre decyzje tej serii dałem, zrobiłem. Oczywiście wiadomo, najważniejsza decyzja możliwe, że czeka jeszcze przede mną, chociaż i tak już to, co wcześniej zrobiłem, ma na nią zapewne jakiś wpływ. Ale generalnie nie żałuję żadnej decyzji, ponieważ każda była moim zdaniem dobra w danym momencie. To, że później się nagle okazywało, że wiecie, że o, jednak to nie było dobra decyzja, no to nie moja wina już jest, tylko tego, że po prostu nie miałem tej informacji wcześniej, tak? Więc jak na ilość informacji, jakie miałem w momencie podejmowania decyzji, uważałem, że robiłem w miarę git. Ale jeśli macie jakieś inne sugestie, co byście robili, no to możecie zamieszczać w komentarzu. No, z początku to miałem być w ogóle ultra Senskoyateli. A wyszło tak, że no, skończyłem standardowo jako neutral. No ale to cóż, no życie. A co, Triss? Tutaj musimy się rozstać. Dlaczego? Zbliżamy się do serca jego wizji. Tutaj Wielki Mistrz sprawuje nad wszystkim kontrolę. Dalej musisz iść sam. Do zobaczenia, Triss. Wrócę. Powodzenia, Geralt. Żegnaj. O! Talenty na koniec, super. Do zręczności... No zgaduję, że będzie przywoływał kogoś. Chyba. No ale dobra, unik dajmy, bo on może się teleportować tak jak nam od tyłu wydupi, to nic mu nie zrobimy. Tutaj sobie w art pójdziemy. I ostatni brąz w akcji. I to rozumiem, że może być już nasz ostateczny build. Jakby już nic się może nie zmienić. Rozumiem, że ostatnia walka stoczy się na tej górze. I wszystko, co będzie po tym, się już nie liczy. Nie rozumiem tylko, dlaczego Azar i on zawsze myśleli, że nas przekonają do siebie, kiedy zrobili takie rzeczy jak ukradnięcie nam tajemnic z Kermorem. Czy teraz rozumiesz? Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala Lebiody. Leczą tam takich jak ty. Niby jesteś bystry, ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Ścigając mnie, udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość, i przeżyłeś. Jakubie de Aldersberg, sen się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie. Wyobraź sobie tysiące ludzi przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać. Nie. Ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak ty. Wrzędzie się, wycofaj wieźmy swoich mutantów i okurz się przed królem, uratujesz wiele istnień. Ale ja nie chcę, żeby on pozostawiał przy życiu. To jest kluczowe, ponieważ on jest nieobliczalny. Moim zdaniem mi trzeba byłoby go zabić. Ale powiedzmy, że jako jesteśmy natchniętym że Geraltem. Nie, chuj, jesteśmy prości. Twój czas się skończył. Teraz przemówią miecze. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę ci lekcji. Bolesnej lekcji. Kogo przywołasz tym razem? Czy gdzie się teleportujesz? No właśnie. No to mutant to na spokojnie sobie wyklepie. One są wątpliwej jakości, szczególnie w takiej ilości, to styl grupowy i wiecie, i to idzie bardzo szybko. No i co to za super mutanty, które po trzech strzałach czwórka padła, no. Słabiutkie te wojska twoje. Pokaż, na co cię stać. Ale nie jeden raz. Pokaż, pokaż. Ja. Jak sobie pozwolę zanucić. Może za copyrighta mi nie wywalą materiału. A, bo one tworzą barierę do walki z nim. No dobra, to styl silny i... Aha, XD.
No, jak będziemy go kładli, to wszystko elegancko będzie szło. Możemy się skupiać na tych jego ifritach. No, coś nie wyszło ci, to zamrożenie. Nie, dobra, teraz trafił tym lodem. To co ten lód daje, szczerze, bo na moje oko to nic. No i mamy w końcu pragniony pojedynek jeden na jeden z mistrzem, z wielkim cieciem, w sumie bardziej, a nie wielkim mistrzem. No słuchaj, no w swoim śnie też bym mógł tak miotać przeciwnikiem, tylko sęk w tym, że ja nawet w swoim śnie, że nawet w obcym śnie i tak z tobą bym wygram, więc w moim śnie bym go zdominował, a w jego śnie no to po prostu go pokonam, jak przystoi na Geralta. Wkurza mnie to, że coś się zaknie przy tym ataku, w sensie nie mogę wyprowadzać ataków, coś mi się dupcy, ale to nic. I co się stanie teraz? Co zrobi król dzikiego gonu? Więc to za wizja, w której Jakub umiera. Znów się spotykamy, wilku. Myślisz, że wypełniłeś swoje przeznaczenie? Salamandra dogorywa. Niebawem będzie tylko wspomnieniem. Salamandra nic nie znaczy. Była tylko cząstką chaosu. Narzędziem szaleńca, którego przed chwilą zabiłeś. Wciąż nie znasz swojej przeszłości. Nie wiesz, dlaczego przywrócono cię do życia. Nie odnalazłeś swego przeznaczenia. Słowa. Zawsze sprawnie się nimi posługiwałeś, maskując niepewność i strach. Obiecałem ci kiedyś, że będę za tobą kroczył. To bełkot zjawą. Mów czego chcesz albo znikaj. Chyba to właśnie powiedziałem i powiem jeszcze raz, jeśli nie przejdziesz do rzeczy. Przybyłem po duszę człowieka, którego zabiłeś. Po chwileczkę. Spójrz na swe czyny, Wiedźminie. Stałem za twymi plecami, gdy przybyłeś do Kermoren, zwiastując upadek twierdzy. Obserwowałem cię, gdy sądziłeś mieszkańców w Podgrodzie i odszedłeś, no, ale to... zostawiając za sobą krew i ogień. To byli fanatycy. Sprowadziłeś śmierć na Raymonda, narażałeś Szen w imię własnych celów. Z każdym twoim krokiem jest chaos. Nadinterpretacja. Aldersberg jest mój. Wie, panie człowiek. Owszem, tak zdecydowałem. Powody są moje i nic ci do nich. Zejdź mi z drogi, póki możesz. Za chwilę będzie za późno. Chcesz walczyć? Niech i tak będzie. Tu skończy się twoja ucieczka przed śmiercią. Dobądź miecza. Już się bałem, że wybierzesz szachy. Ile osób to mówiło? Ile?
Znaczy dobra, to nie jest osoba, to jest upiór, ale ile... Naprawdę ile... Ile razy to słyszałem? Teraz twoja ścieżka dobiega końca! Prawda, leje jak chce, właśnie, król Agonu. Jeśli sobie nie przyzbieje pomocników, no właśnie, to średnio widzę jego walkę, ale nawet nie chcę mi się skupiać na tych pomocnikach. Ale dobra, z szacunku ich też wybiję. Król Agonu nie zabije, tylko pewnie mi ucieknie standardowo. Czy no niby umarł. Dobijmy mistrza. Standard. Dosiadł. To miecz na potwory. No to idealnie. Idealnie się trafiło w takim wypadku. Jakiś amulet w ręce w ogóle. Szkoda, że szczątek króla Gonu nie mogliśmy zobaczyć. I co, umarł on też w rzeczywistości, czy... O, zdaje się, że tak. No trochę pozabijałem rzeczywiście, ale... No dobre osoby zabijałem, a kiedy trzeba było, to obudziłeś miłosierdziem się już zaczynałem się niepokoić. Jaskier? Gdzie jest wielki mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było? Wiele się wydarzyło. Walki stłumione. No. Foltest odzyskał władzę. Nie wiem, jakiego wsparcia udzieliła mu Triss, ale efekty były porażające. Nic jej się nie stało? Nic. Pilnowała cię, dopóki nie przyszedłem. Potem musiała iść. Obowiązki, polityka. Ciągle lawiruje między królem, czarodziejkami i życiem osobistym. Widziały gały, co brały. A jak twoje sprawy? Udało się? Tak. Ostatni element ma przy sobie The Aldersberg. Odbiorę go i dokona się. Tajemnice. Wiedźmińskie. Jaki opis długi. Ciało Jakuba The Aldersberg. Wielkiego mistrza zakonu płonącej róży. Weźmy. Te wszystkie tajemnice. Amulet z Dwimerytu. Czyli to on zabrał Alwinowi amulet. No nie wierzę, że nie. No czekajcie, no. Czy on miał własny amulet z Dwimerytu, ale to myślę, że to jest... To jakiś ten... Pstryczek ten, że... Że on ukradł Alwinowi amulet i dlatego tamten się teleportował. Odzyskałeś już wszystko? Wiesz, co znalazłem przy Wielkim Mistrzu? Amulet z Dwimerytu. Ten sam, który dałeś no. Alwinowi? Nie wiem. Wygląda tak samo, ale jest zniszczony i wytarty. Musiał go nosić pod zbroją przez wiele lat. Widocznie był dla niego bardzo ważny. Może chronił go przed wrogą magią, a może miał tłumić wrodzone zdolności i natarczywe wizje. Tego okay. już nigdy się nie dowiemy. To już nieważne. Jakub de Aldersberg, jeśli takie było jego prawdziwe imię, nie żyje. To koniec tej historii. Co dalej, Geralt? Jak to co dalej? Nie udawaj. Wiesz, o czym mówię. Odzyskałeś to, co zostało skradzione, ukarałeś tych, którzy skrzywdzili twoich przyjaciół, politykowałeś i rozbijałeś spiski, kochałeś i zabijałeś. Przeszedłeś długą drogę, Geralt. I co teraz zamierzasz? Stary Geralt zawsze mówił, że ma chyba wszystkiego dość. Oj, super, nie wyciszyłem telefonu na ostatni odcinek. Gratuluję, gratuluję. Natomiast stary Geralt by powiedział, że ma wszystkiego dość. Ewentualnie nie wiem, co będzie dalej. To nowe życie nie pasuje do niego, chyba że pasuje do nowego Geralta, którym jestem, którym kieruję ja. Mimo wszystko bym trochę powiedział, że poczułem, że rozpoczynam nowe życie, bo niby zabiłem króla Dzikiego Gonu. Już wiadomo, że nie zabiłem, wiesz, tylko na bank teraz żyje. Poczułem, że rozpoczynam nowe życie. Zrodzony na nowo, ochrzczony krwią i ogniem. To fragment nowej ballady? Nazbyt pompatyczny. Życie Jaskier jest proste, nieprzewidywalne i piękne. Nie poznaję cię, Geralt.
Wróciłeś zza światów, od razu wpakowałeś się w nową kabałę. Znów musiałeś zabijać potwory i rozmaitych skurwieli, którzy wyrządzili ci krzywdę, a teraz mówisz, że życie jest piękne? No bo ich nie ma. No przesadzasz, nie jestem aż takim optymistą. Coś się kończy, coś zaczyna. Zabiorę ostatni fragment skradzionych tajemnic, wezmę głęboki oddech i ruszę przed siebie. Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia na szlaku, Wiedźminie! Wydawało się, że konflikt między Zakonem i Skojatel zmieni Wyzimę w pogorzelisko. Foltest znalazł rozwiązanie. Pozwolił walczącym wykrwawić się. Śmierć Wielkiego Mistrza złamała potęgę Zakonu. Kwiat Elfiej Młodzieży zginął podczas walk na ulicach Wyzimy. Nie było zwycięzców. Powstanie osłabiło Temerię. Foltest wiedział, że potrzebni będą mu zręczni dyplomaci. Triss Merigold została doradczynią króla. Czarodziejki zyskały na znaczeniu. Trochę nas wykorzystało. Zdrajcy i intryganci zostali straceni lub wygnani. Też. Szybko zastąpili ich nowi. Lud nie dostrzegł różnicy, lecząc rany i szukając zaginionych bliskich. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Rivii. Jednak oni woleli milczeć. Pytacie, co stało się z Wiedźminem? To już inna historia. A co to jest? Temeria i Redania zjednoczyły się. Więc za twój trud masz godziwą zapłatę. 8000. Mistrzu. Bywaj, król. Co się dzieje? Cóż to? Jakby Wiedźmin, patrząc przez mikstury przy pasie. Aha. To jest Leto. Chyba. Wydaje mi się, że to był Leto. Na motywach opowiadań i powieści Andrzeja Sapkowskiego. Wizja gry Michał Kiciński. Szef projektu Jacek Brzeziński. Szef działu artystycznego Adam Badowski. Szef działu produkcji Maciej Miąsik. Dyrektor zarządzający studiem Adam Kiciński. I wiele, wiele innych.
co mogę powiedzieć? No, dziękuję wam bardzo za tę serię. Naprawdę fajnie się ogrywało. Mam nadzieję, że wam też przyjemnie się oglądało. Dziękuję też tym wszystkim osobom, które tutaj się nam przewijają w napisach, ponieważ zajebistą robotę zrobiły. Piotr Żyła pracował w animacjach. Wow! Nawet skoczka zatrudnili. No widzicie. Taka była historia Piotrka Żyły, zanim zaczął zdobywać medale. W każdym razie. Widzę, że ta końcowa cutscenka tej pierwszej części jest zapowiedzią drugiej trochę. Ponieważ LED to nie będę was oszukiwał, no zdaję sobie z tego sprawę, że jest głównym antagonistą drugiej części. Ale nie spodziewałem się, że jego zamach na króla to już tutaj się rozpoczął i tu była jego pierwsza próba. Chyba, że to zostało w drugiej części zmienione. Nie wiem, w każdym razie, kurde, o czym ja gadam. Zajebista gra, to trzeba przyznać. Naprawdę powiem wam, że kiedy wchodził kolejny rozdział i kolejne rzeczy przybywały, to coraz bardziej się wciągałem w tą produkcję. Czyli chyba to idealne proporcje, tak? Do takiej gry, żeby stopniowo nas zabierać w ten świat, że później to nie chcemy z niego wychodzić praktycznie. Na początku, wiecie, tak łagodnie, a na końcu to takie rzeczy się działy. Nie wiem, czy dało się mieć jakieś różne zakończenia. Zgaduję, że tak, że tam Jaskier mógł co innego powiedzieć, ale z tego, co wnioskuję, to nie poszło źle. Nie poszło źle. Jest raczej albo neutralne, albo dobre zakończenie. Nie mam pojęcia. Możecie napisać w komentarzu, jeśli się... jeśli wiecie, czy dało się gorzej, czy dało się lepiej. Ja jestem zadowolony ze swoich wyborów. Gra była naprawdę przyjemna. Co rozdział inne spiski się tutaj, innych spisków się dowiadywaliśmy, tak. Fajne postaci się pojawiały, takie jak Berengar, których nie było w książce. A powiem wam, że fajnie jest też poznać takiego Wiedźmina, który nie chciał nim być, nie? No to jest ciekawe, bo właśnie nie każdy Wiedźmin, chociaż ich na ogół to nie było jakoś spektakularnie dużo, ale powiedzmy, że tam ogólnie Wiedźminów to pewnie, no na pewno ponad setkę wydaje mi się, że było w historii, jak nie więcej. W historii świata Andrzeja Sapkowskiego. Ale... no fajnie było poznać takiego, który właśnie nie był taki jak inny, nie był pewny siebie, nie był taki doskonały, był taki zachwiany, tak, w tym byciu Wiedźminem i fajnie było to zobaczyć. Też chciałbym jako czytelnik powiedzieć, że bardzo fajnie się poznawało tą historię, można było mieć ten... to taką dziką satysfakcję z poznawania nowych postaci, kiedy one o czymś opowiadały, to wiecie, wiedzieliśmy o tym z książki. Na przykład jak był ten nowy druid na bagnach, co opowiadał o myszoworze, no to jak ktoś lepiej pamięta ten wątek, no to wie, że o, myszowór, ten, to tutaj coś takiego. No w każdym razie po prostu bardzo, bardzo przyjemnie się w to grało, muszę przyznać. Także zajebistą robotę zrobili ci ludzie, którzy tam przed chwilą nam przed ekranem przelecieli. To koniec serii. Ale spodziewajcie się czegoś jeszcze. Wiedźmina dwójkę wiadomo, oczywiście też ogram. To jest w planach. Nie wiem, czy bezpośrednio po tej serii, czy później, czy jak to będzie wyglądało, ale wiem, że na pewno ogram, ponieważ czuję się bardzo zachęcony. I co mogę więcej powiedzieć? No, spodziewajcie się jeszcze jednego materiału. Nie wiem, kiedy on będzie, tak, ale naprawdę to będzie przyjemne podsumowanie, takie na śmieszno. Znaczy, może nie do końca podsumowanie, ale wiecie. No, podsumowanie całej tej serii to myślę, że całkiem śmieszne będzie. No. Także, kto ma wiedzieć, ten wie. No i co, no. Do zobaczenia w następnej przygodzie. Ja miałem przyjemność jako Filo komentować tę serię.
i ogrywać ją. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Możecie zostawić właśnie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. No i co no? Trochę mi zeszło ponad rok z tą serią, półtora roku, kuźde, ale w końcu się udało, tak? No. No i co mogę powiedzieć? No, miłego dzionka, miłego wieczorka i... Cześć! To była zajebista seria, kurde. O! No. No ja już muszę się wyszczać z radości tą dystrykt. Nie wiem, czy mi się tak czy tak. Zajebista.